i po prostu widać. Bierzemy stopę dziecka. I zaczynamy od, nie wiem, czy będzie widać, sobie, od takiego też całymi dłońmi łapiemy i ugniatamy stopę. Najpierw ją ugniatamy, idziemy od pięty przez całą stopę wzdłuż stopy. Dobra. Teraz możemy sobie kciukiem już bardziej punktowo też wzdłuż stopy docisnąć małe kółeczko, zrobić i tak wzdłuż stopy. I znowu od pięty idziemy do końca. Kółeczka dociskać. Możemy te kółeczka robić w różnych punktach. Palcami dociskać, kręcić. I możemy zrobić to samo co na ręce, czyli piąstka i jedziemy przez całą stopę, wzdłuż stopy. Docisk taki mocny ma być. Możemy złapać za piętę i ją sobie tak delikatnie na boki poprzesuwać, trzymając tutaj za resztę stopy, za śródstopie. I piętą delikatnie na boki. Łapiemy stopę za piętę i dociskamy stopę. Tak rozciągamy troszkę tutaj Achillesa i znowu ciągniemy. A teraz z kolei w drugą stronę dociskamy troszkę palce, trzymając za piętę.